Siemanko, z tej strony Rafał Tasiemski, jest ze mną Wojtek Kampa. Siema. Jesteśmy w Zielonej Górze, super siłowni, czyli FunFit. Dzisiaj będziemy trenowali tak zwany zestaw dyskotekowy, czyli Wojtek, co lecimy? Klatka z bicepsem, takie, żeby rączki nie były chude. Takie, żeby pudło dobrze było widoczne na dyskotece. Także zobaczycie parę bardzo fajnych ćwiczeń. Zapraszamy. Zapraszamy. Zrobimy sztangierki, wycisnanie sztangierek na podłodze z takim zatrzymaniem. Dobra, nie? Dobra. Tak? No dobra. Wyciskanie sztangierek w podłogi z tak zwanym zatrzymaniem. Bardzo fajne dopięcie, także polecam to ćwiczenie. Bardzo fajnie wchodzi. Następnym ćwiczeniem będzie tak zwany butterfly. Oczywiście już zwiększa ilość powtórzeń, żeby solidnie klatę dopompować. Także za chwilę będzie się działo, a pudło będzie takie. Pamiętajcie. Klatka pierwsza do przodu. Łopatki ściągnięte. I ściągamy elegancko. Ciach. Łopatki ściągnięte, klatka wypięta do przodu i pachy. Słuchajcie, ostatnim ćwiczeniem na klatę, czyli na to, co najbardziej pokazujecie i na dyskotece, i na plaży. Na czym wam najbardziej zależy. Tak jest. Będzie przenoszenie sztangielki za głowę. Oczywiście pokażemy wam, jak prawidłowo wykonywać to ćwiczenie, bo bardzo dużo osób wykonuje je nieprawidłowo, używając do tego plecy. Także zapraszamy, chodźcie. Wytłumaczę teraz, jak powinno się prawidłowo, oczywiście też pokażę, wykonywać przenoszenie sztangielki za głowę. Głównie chodzi o to, żeby chcąc trenować klatkę piersiową, rozciągać ją oczywiście, zwiększać ją objętość, powinniśmy łokcie mieć troszeczkę skierowane na boki i lekko ugięte. Ewentualnie w górnej fazie ruchu możemy je wtedy wyprostować, żeby klatkę dopiąć. Ale trenując klatkę piersiową, czyli przenoszenie za głowę, łokcie lekko ugięte, lekko na zewnątrz. Zobaczcie. Wtedy ewentualnie możemy je doprostować. Ugięte. I tu ewentualnie cofnąć. Nie robimy tego ruchu w ten sposób. Nie na prostych rękach. Tak jest, bo wtedy pracują plecy. Jesteśmy już po pierwszej części zestawu dyskotekowego, czyli po klatce piersiowej. Cztery ćwiczenia, dwa na mniejszą ilość powtórzeń, bardziej takie ćwiczenia wielostawowe i dwa pompujące, większa ilość powtórzeń, żeby ta klata porządnie spuchła. Najlepiej jakby opuchlizna trzymała się do wieczora. Parę godzin. Trzeba dużo, takie, dużo AKG trzeba wziąć. Tak, ale to nie zawsze się tak udaje, ale życzymy wam powodzenia i zaczynamy zaraz biceps. Żeby biceps pewnie rozwijać, trzeba wykonywać ćwiczenia w trzech różnych płaszczyznach. Czyli żeby łokieć był troszeczkę z przodu, łokieć troszeczkę z tyłu, kolejne ćwiczenie i łokieć na wysokości tułowia. Z boku, na wysokości tutaj tułowia, równo z tułowiem. Wtedy całkowicie równo, ładnie rozwijamy biceps i wygląda tak jak na przykład u Wojtka. No to lecimy z bicepsami. Chciałem wam tylko powiedzieć, że żyła na dyskotece także dobrze się prezentuje, także...
Tak, wcześniej mówiłem, kolejne ćwiczenie, unoszenie przedramion ze sztangierkami, ale oczywiście w skosie, żeby w pełni rozwinąć biceps. Zobaczcie. Ławka skośna, łokcie odsunięte do tyłu, inna praca bicepsów. Słuchajcie, teraz ostatnie ćwiczenie, najbardziej popularne, angażujące obydwie głowy bicepsa, czyli unoszenie przed ramion ze sztangą, ale teraz z wersji taką grubszą troszeczkę sztangą, co spowoduje lepszą izolację. Taka rozkoczenie dla bicepsu. Tak jest. Zobaczcie. Terapia szokowa. Jeżeli chodzi o zestaw dyskotekowy, to było na tyle, że pamiętajcie, wszystkie ćwiczenia musicie wykonywać na dosyć sporej intensywności, żeby pompa się trzymała do wieczora, nie Wojtek? Tak, żeby wieczorem dobrze wyglądać. Tak, bicepsy muszą być napuchnięte mocno, klata to samo, także szybka kąpiel, nie za chłodna, żeby pompa nie zeszła. Pompa się utrzymała. I jazda na balety, nie? Żeby była jasność, pozdrawiamy Was. Trzymajcie się. I pamiętajcie, subskrybujcie i lajkujcie kanał SLD i dzwoneczki, Wojtek, prawda? Tak jest, dzwoneczki.